Ale teraz Co? ten. Nie, no, bo jeszcze tak w gierce coś wczytywało. Ty Dobra. już włączyłeś Fortnite'a? No, już włączam. Na Ale będę. menelu, ale nic, na nic nie patrz. Tak, będę czekać dopiero w lobby i tak mi się dopiero loguje. Dobra, mi się już... Co to jest? Oho! A ty to widzisz? Fortnite jakby... Jak masz tą zakładkę Fortnite w Epic Games? Czekaj, Jakiś bo ludzik z kolorami. Co trailer jest? mam. Nie włączaj. Ale trailer mi się sam włączył. A, okej. Okay. Z tego obejrzymy. Co? Nie, nic, sam zobaczysz na trailerze. Okej. Okay. Kurde, fajnie się zapowiada. Już mam 16%. A to grota, widzowie. Co mówisz? Nie, bo ja już, no, do widzów tam mówię. Bo tam Oho, grota ten była. tak. No, sorry, widzowie, że bez przywitania, ale to na bieżąco. Się od razu co odpaliłem Fortnite'a, to już wam tu nagrywałem. Dobra, teraz przegląd karnetu, w sensie ten trailer karnetu. Indiana Jones. Kurde. Dobra, ja czekam na ciebie w lobby. Tu nie, na nic nie chcę patrzeć. I widzowie, jeszcze chcę nam, no, powiedzieć, że sorry, że tak późno to nagrywamy, ale no, nie mieliśmy internetu, więc dopiero teraz możemy to nagrać. No i w ogóle ze mną jest Neo. No się, no. Tu nic nie chcę patrzeć. Jedyne co sprawdzę, to tylko sklepik. Co ciekawego jest, jak to by się wczytuje. Rzut te emotki. O, łyba mi się dziś to w szybko sklepie. Mi się to szybko załaduje. No to git. Dobra, zaczekam. Kurde. To co widzę już, widzowie, to to, że no, nie patrzę na mapę. No, wyzwania tygodniowe zamiast 20 tysięcy expa mają po 15 tysięcy expa. Etapowe, które wcześniej miały chyba 7 tysięcy, mają 5 tysięcy. A dnia dobra, 15 tysięcy. To ktoś się tam nic nie zmieniło. No i czekamy. A, widzowie, i na ucieka Bolka, że w tym sezonie wbił czempiona. Może jak będziecie chcieli, to mogę się postarać wbić. Ale to piszcie w komentarzach, czy chcecie. Może coś tam wbijemy. Kabolek. A. Uwaga, no, siema, siema. Czekaj, wyciszecie tu. No i widzowie, jeszcze nawet nie powiedziałem jaki to odcinek. Ten odcinek to jest przegląd karnetu. No, po przeglądzie karnetu od razu razem z Neo nagramy sobie reakcję, czyli zobaczymy na mapę i te wszystkie zmiany. Ale teraz ja ci dam streama na Discordzie, żebyśmy tak razem dążyli. Wiesz co chodzi, tu Fortnite. Dobra. Będziesz i dobra, zaczynamy. Karnet bojowy. O, pierwszy no, skin, Evi. Jak oceniasz? No, 90-10, według mnie jest spoko. No, nawet git, nawet git. To jakiś ekran sczytywania. No, jakiś pistolet, to nie masz. No, no długie trochę. Zobaczę, czy się nagrywa się. I drugi skin. O Boże. Klik.
Co to jest? Klik. Yeah. Tak, kliknę go, że go usunęli. Nie, dobra, przejdźmy dalej, bo się patrzeć na niego nie da. Druga strona. Zaczynamy od takiego kill-offa, o, aha. Które jest taki średni mocno. No średni jest. Taki ekran szczytywania, emotka pierwsza. No, taka no, zwykła. No. Oj, tu leci. Malowanie. No, takie też zwykłe. Wyważenie dwojga. Pa! Oho! Ty, to git jest. To git. Tu oczywiście V-Dolce i styl do Evi. No fajna. No. No. Brzydszą niż wcześniej, ale okej. Okay. No, git jest, git. Przejdźmy na trzecią stronę. Zaczynamy od takiej lotni, wow, która mi się w ogóle nie podoba, bo się nie wiem czy tak, ale takie lotnie zazwyczaj są tylko do tego skina, do którego one są, ale nie wiem czy tak z nią będzie. Takie malowanie tu mamy. Okej, okay, jest. Takie, nawet. Normalnie. Emotka do tego chłopa. Co jest? Nie wiem, pistolet tak, nie. Ach. Nie komentuję. Co to za mój jest? To opisuje tamtą emotkę. Dobra. I trzeci skin, jakim jest? Adira. Ona jest koksu. Ona mi się bardzo podoba. I od razu widzowie mówię wam, że ja sobie nic tam nie przeglądałem, żadnego karnetu ani nic, tylko widziałem te zdjęcie, które już tam wyciekło parę dni przed sezonem. Właśnie widzicie na ekranie. Dobra, jeszcze z tej strony mamy taki kill-off, który... No, nie jest najlepszy. I lecimy do czwartej strony. A od tej strony zaczynamy od... takiego plecaka. Co jest? Aż nie mogę dalej odsunąć. Co to jest? Polska husaria, a bardziej Fortnite'owa husaria. Co jest? Co tu jeszcze mamy? Emotkę. O Boże. Nie wiem. Aaaa! Co to jest? Tańce z lancą. Ninja. Tutaj mamy... no... smugę. Która okay, spoko wygląda. Spoko. I lotnia, która mnie zaciekawiła. Wow, no. Mi się podoba. No, ona może być fajna, tylko to co już widzę, że jest bardzo duża. No. Ale może być fajna. I tutaj styl do Adiry. Infiltrator. No. No, fajna. Spoko jest. Dobra, lecimy do piątej strony. Tu za... Nie chcę tego. Tu zaczynamy od takich kill-offów. O, co to jest? Kto to wymyślał? Wiecie co mi to przypomina, widzowie? Teraz wam się wyświetla na ekranie. To są tak podobne kill-offy, a co najmniej z tego co zapamiętałem. Ej, zobacz na tą tarczę. Mi to wygląda, nie wiem, jakiś Among Us z nożem. Among Us z nożem. No tak. A, XD. Nie mogę. Dobra, dalej. Taka smuga. Nie, już widział. Nie no. Nie. Nawet, choć no tu nic nie widać, tak jak Neo powiedział. Co to wymyślał? O, ten ekran przeczytywania, on według mnie jest koksu. Pelerynka. Kurde, czemu dalej się nie da oddalić, nie wiem. Ale fajna. I tutaj kolejny skinek, burzowy wędrowiec, który jest koksu. Według mnie mi się podoba. Ja lubię właśnie takie skiny. Fajny jest. Jakbym miał ocenić taka, ten 8, bo jakby był czarny, byłby lepiej. Ale pewnie ma jakiś styl. Ale 8. Jest okej. Fajny. Dobra, kolejna strona. Tutaj zaczynamy od dokonało się. Oho. Ta, zabijesz kogoś i taką emotkę mu zatańczysz. Królewska przysięga. I to jest jako kill-off.
No. To może być okej. No, to może być fajne. Honor Mal. Honor Malika? Malik Montana po prostu. Kurde, Rausix, pozdrawiam cię, ale nie spal mi tymi zaproszeniami. Takie. Ty, tar. No. Gryfish Pon jako plecak. Fajny, Fajny. fajny. Tylko odstaje, to jest głupie. Lewituje. Ale nie, fajna, fajna. Kolejna lotnia. Wow. Tu są takie lotnie, które fajnie wyglądają, ale są duże bardzo. No. W tym karnecie, królewski gryf. No i lecimy do kolejnego skina, jakim jest Malik. Malik Montana, dobra. No, spoko jest, spoko. Jak oceniasz? No, fajny, fajny, 8 na 10. Ja nie wiem, jakbym ocenił, ale fajny. Dobra, dawaj, dajcie mi tu jakiegoś Jokera. O, tutaj od razu zaczynamy od stylu do burzowego wędrownika. I on jest w takiej masce. Na pewno jest gorszy niż tamten, ale da się grać. Tylko proszę, żeby Chujowy. był styl czarny. Bo wtedy będzie o wiele lepszy. Co tu jeszcze mamy? Ej, to jest koksu. Mi się to podoba No. 10 na 10. Bardzo fajne. Tutaj mamy takie spadanie. Ja i tak używam tylko pieniędzy, więc no. I tak nie Bogaty zmieniam gabolek. malowań. W tym momencie powiedziałem, no, że fajnie, że pierwszy raz w Fortnite, w karnecie jest w ogóle emotka z serii ikon. I mówię wam to, no bo ten. No. Ja nagram głos Fortnite'a i mój głos od razu, jako jedno, nie jako dwa oddzielne. Dlatego po prostu nie da się wyciszyć samego tak Fortnite'a. Na to, że ta emotka jest z serii ikon, to pewnie ma prawa autorskie. Pierwszy raz w ogóle z serii ikon emotka w karnecie. Taki mieczyk, się to jest jako styl, ale który się świeci. Więc fajnie, fajnie. Fajny, no fajny. Tutaj mamy Malik podniosły. Czym się różni? Chyba tylko spodniami. Czy czymś jeszcze? Nie, Nie przecież widzę chyba tą różnicy. tarczą, tą rycerską tą, jakby na A, barku no. sama. No. No tym też. Ale więcej nie widzę tu. Dobra, trzy ostatnie strony nam zostały. Polećmy dalej. Wow. Zaczynamy od takiego spadania. Blask babiego lata. Okej. Co jest? Okay. Kto wymyślał te nazwy, to ja nie wiem. Taka katana, która jest super. Wow. Szkoda, że nie jest na No. plecy, ale jako i tak kill-off jest koksu. Świetne. Taka lotnia. O Boże. No. Kijowa. Taka nie najlepsza. Technik wczytywania i emotka. Jo. Przeczytaj se nazwę. Spinner Shuriken, Boże. Nie mogę. Nie. Kiedy szury te spinnery były modne? Nie, 2.17 albo 2.18. Nie no, fajna Ale co emotka. tam? Fajna, fajna. Dobra, i lecimy z kolejnym skinem. Jakim jest Sabina? O. Ty no, no fajny skinek nawet, fajny. No. Fajny, fajny. Tylko niech dadzą mu jakąś lepszą edycję stylu, bo według mnie takie 7 albo 6. Jak oceniasz? No, siedem, siedem. Okej. Okay. I ostatnie dwie strony. Tu zaczynamy od takiego malowania. Ej, Oha. malowania w tym sezonie są na dyszkę. Koksu. Polerowany Mega fajne. kamień. Dobra, tu co jeszcze Gobolek, to mamy? co chciałeś? Co? No, chciałeś na A, plecy no katany. wiem. No i szkoda, że ta katana nie jest taka normalna, ale i tak jest fajna. Nawet do tego No. drifta pasuje. Mega pasuje do drifta. No, będzie grane, będzie grane. Tylko pierw trzeba wbić. To jakaś To widzę. muzyczka. Nic nie słychać, fajnie, fajnie. Oho, ikona sztandaru Darda Vadera. I tutaj mamy dwie edycje stylu. Pierwsza do Evi, neonowy krój. Mój styl. No.
Ej, nie no. Jest koksu. A ona mi się mega podoba. No fajna. Neonowy. No. Neo. Widać, że ja robiłem. I tutaj mamy do Sabiny rozżarzony. Co? Aha! Co? Rozżarzony węgiel. Jezu, czytać nie da się. Kto wymyślał te nazwy? Ale nie no, ona jest koksu. Mi się ona poda 9 na 10. Rozżarzony węgiel. Nie no, fajna, fajna. Tylko Epic w następnym sezonie łatwiejsze nazwy. Proszę, dziękuję. I ostatnia strona. Ej, co to za spadanie? Ej, koksu. Nie, po co to? Nie, kto tego wysyła? Idźmy dalej. Nie. Pieczęć Imperium. Jak na początku pierwszy raz na to spojrzałem, to myślałem, że to łyżka. Taka wielka. Nie no, spoczko nawet. To taka siódemka ode mnie. Dobra, tu mamy emoteczkę. To będzie fajne, to będzie fajne. No, to jest koksu. Idzie taki kebolek. No. Ale, no, powinni dać twojego skina do Fortnite'a według mnie. Ej, ciekawe, czy w ogóle za to ten, za to jest, copyright. Jak myślisz? Nie mam pojęcia. Nie. Chyba. Nie, mam nadzieję, że nie będę. Choć i tak nic nie stracę, bo nic nie zarabiam. Dobra, lećmy dalej. Prom transportowy Lambda. No kurde, znowu jakieś ciężkie nazwy. Ale i tak nigdy tego nie użyję. Nie lubię takich lotni. Dobra, przejdźmy do malowania. Spoczko. Wiesz, co przypomina? No. W CS-ie jest Aqua Redline. A, no. O tym też przez chwilę pomyślałem. No, taki może być. Animowany w ogóle jest. Tutaj mamy takiego robota. Pamiętam go z jakiejś części, tylko nie pamiętam jakiej. Tylko super, że on jest tak jak Baby Yoda, który odstaje na 5 metrów. Więc polecam każdemu. Nie no, fajnie wygląda, ale odstaje. No. Sonda szpiegowska typu Viper. I uwaga, uwaga. Darth Vader. Ja. Tylko on ma pelerynkę, której nie da się pewnie zdjąć. Bo właśnie takie skiny, które od razu już mają pelerynkę, nie da się jej zdjąć. Ciekawe, czy założyć pelerynę na niego. Nie, nie da się, bo w takich skinach właśnie nie da się peleryn. Plecak możesz, ale peleryna nie. Szczerze, z przodu wygląda nawet okej, ale z tyłu to klocek. Co więcej mówić. Dobra. Dobra. Lećmy dalej. Klink. O! Ej, nie. Można mu zmieniać maski. O! Okej, to są jego głowy. Sushi, nie. O nie, czekaj. Miniaturka. Dobra, mamy miniaturkę. Jest git. Ten jest nawet spoczko, jakby coś mu fajnego dobrać. Nie. Ty wiesz, co to jest. Jak rudy wygląda. Sierżant Szczoteczka. Szczota. Nie mogę. Dobra, i co to jest? Zawleczka. O Jezu. Dobra, co on jeszcze tu ma? Jakieś ręce. No to może być ciekawe. No jak mu coś... Jak mu coś fajnego dopasować? Nawet będzie git skinem. No tylko trzeba jakieś fajne mu znaleźć. Co tu ma jeszcze? Takie. I takie. Bo to mu będzie można zmienić. To git. Lecimy jeszcze do dodatkowych nagród. Elita. Tu ona dodaje się jej pancerz. Więc spoko. Ten pancerzyk fajnie wygląda. Jeszcze szybko sprawdzimy. To co chciałeś? Czekaj, zaraz to zdę ten. Omotanie. Ej, to jest koksu. Bardzo fajnie.
Ja lubię właśnie takie, no, skiny do broni. Tutaj mamy ikona sztandaru. No, to jest do tego, który właśnie tak wygląda. Nocny wartownik i on teraz jest... Teraz ładnie wygląda. On jest koksu. Nim, tym stylem będę grał. Bo, no, taki złoto-czarny koksu. I to, co właśnie chciałem, czyli burzowy wędrowiec, pomroczność, czyli czarny. Kurde, będzie grane nim. Ja właśnie uwielbiam takie skiny, których nie widać twarzy. Ja lubię takie skiny, widzowie. Zamaskowane. No ta. Według mnie dyszka leci, bo lubię mega takie skiny. Dobra. No i tutaj dalszych stron nie widzimy, dopiero w innych tygodniach będzie widać. Te to będzie pewnie jakieś srebrne i tak złote i tak dalej. A ta strona będzie jeszcze normalna, innych dodatkowych stylów. Dobra. Tutaj, ekipa Fortnite'u to tam już była z poprzedniego sezonu i Indiana Jones. Kurde, ale on koksu jest. Będzie grane. Ja bardzo lubię Indiana Jonesa. Dobra, będzie grane. Co on to jeszcze w swoim zestawie ma? Archeologia dla buntowników. Epic. Krótsze nazwy, proszę. Proszę, okej? Okay? Fajnie. Ty, ale koksu. O, no to fajne. Ty, to jest koks. Artefakt poszukiwacza, o, to wiem. To jest z tego. Nie pamiętam, jak się nazywał ten dokładnie tytuł. No, ale było w jednym z tych, no, z Indiana Jonesa. A nie pamiętam. Bardziej to pamiętam z Lego Indiana Jonesa. Dobra, i to chyba na tyle z tego karnetu. Jak oceniasz karnet od 1 do 10? 7 albo 8. Które skin ci się podobały? Które byś wymienił? Ten zamaskowany mi się mega podobał. Ten Malik mi się podobał. Indiana Jones to są moje. Okej, mi się bardzo te dwa podobają. Indiana Jones. I to tyle, w sensie te trzy skiny są najlepsze. Jednak te przecieki, no, by okazały się prawdziwe. Karnet oceniam taka siódemeczka. Więc dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Przepraszam was, że on tak późno wlatuje. No ale mówiłem, że nie było internetu, dlatego to tak późno wlatuje. Ale dobra, ja jest Neo. Idziemy nagrywać reakcję na nowy sezon. Dobra, to pa. Siema.